Cześć, to ja. Trochę mi zasycha w gardle i trochę się denerwuję, bo to dosyć nietypowy materiał i bardzo ważny dla mnie. Coś jak solo akt, ale chyba nie zupełnie. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mówię do Was dlatego, że zbliżają się drugie urodziny podcastu Rozmowy Rawicza. I to takie trochę rozmyte w czasie urodziny, bo kiedy yy, latem 2022 roku yy, moje życie stało na, z tego stania na głowie, to się wypi... na, na glebę, o, na ostro. I kiedy we wrześniu poszedłem na otwarte oddział odwykowy, i kiedy Musiałem z niego wyjść, bo już nie bardzo było za co żyć, i okazało się, że um, ci, którzy mieli na mnie czekać, wcale nie czekali, mieli zupełnie inne plany już wcześniej. Um, musiałem sobie odpowiedzieć na to um, już takie memiczne pytanie: jak żyć? Co robić? A nie bardzo wiedziałem co. Nie bardzo mm, mój stan zdrowia, moja kondycja fizyczna, psychiczna przede wszystkim y, pozwalała na y, powrót do jakichś typowych prac, zajęć. A że od lat namawiano mnie do podcastu, wielokrotnie ktoś mi gdzieś sugerował: Ej, stary, dlaczego? Kurde, nie zrobisz podcastu. Ej stary, jesteś tam legendą. Wychowałem się na Twoich wywiadach. A, oglądałem wszystkie Twoje wywiady. Z Ted, Z Peją, coś tam, z Eldo, A CGM i tak dalej. No i wymyśliłem, że to będzie podcast. I 13 grudnia rozpoczęła się 13 grudnia 2022 roku. Czyli zaraz będą te dwa lata wspomniane. Rozpoczęła się zbiórka na Patronite. Założyłem profil i przy wielkiej pomocy Patrycji z Patronite bardzo Ci dziękuję. Wiem, że już Cię tam nie ma. Trzymam za Ciebie kciuki i liczę, że u Ciebie wszystko dobrze. Próbowałem się z Tobą skontaktować. Może mi się uda. 13 grudnia w taką pechową datę może, a może szczęśliwą, rusza zbiórka, która się spotyka z bardzo zaskakującym dla mnie odzewem. Przynajmniej na początku. Odzew jest na tyle szybki i zaskakujący, że już 31 grudnia nagrywam pierwszy odcinek z Darią ze Śląska, która wtedy była długo przed premierą płyty, no okazuje się, że miałem nosa, żeby akurat zaprosić Darię. Bardzo we wszystkim pomógł mi Swiernalis, który przygarnął mi do swojego studia, pokazał wszystkie, wszystkie tajniki, oczywiście nie ogarnąłem ich wszystkich, ale tyle ile muszę i z jego pomocą do dzisiaj, kiedy potrzebuję rady i wsparcia działam. To był 31 grudnia, kiedy nagraliśmy odcinek z Darią ze Śląska, yy, i premiera pierwszego odcinka 3 stycznia 2023 roku. Czyli jak gdyby przełom grudnia, czy od połowy grudnia do początku stycznia, yy, podcast może obchodzić urodziny. Hu. Mm. W międzyczasie. Nagrywałem odcinki u Swierna Lisa, ale stwierdziłem, że, znaczy stwierdziłem, to życie zweryfikowało, że aby regularnie nagrywać i regularnie publikować, potrzebuję takiego swojego miejsca, do którego będę miał swobodny dostęp i będę się mógł bardzo elastycznie umawiać z zaproszonymi gośćmi. Problem u swiernalisa był taki, że to było jego studio, które normalnie pracowało, i, ja się, i w dodatku Sala Prób dla dwóch zespołów. I ja się musiałem bardzo często dostosowywać, i wtedy, kiedy miałem dostęp do jakiegoś gościa, ktoś był w Warszawie, i tego dnia w tych godzinach, czasami krótkich. Mógł się ze mną spotkać przed kamerą, żebyśmy wówczas, to jeszcze przed mikrofonem, nie było kamer, żebyśmy mogli porozmawiać. No to wtedy na przykład nie było miejsca na to, bo w studio coś się działo z Lisa, coś co było mówione znacznie wcześniej. Stąd potrzeba własnego miejsca. Rozwiązałem to w taki sposób, że. Udało mi się wygrać konkurs ofert na pracownię twórczą, czyli taki lokal, który zdaniem ZGN-u, czyli Zakładu Gospodarki Nieruchomościami, każda dzielnica w Warszawie taki ma. Znaczy taki lokal, który według ZGN-u nie nadaje się już na nic innego. Nie może tu powstać żaden bank, żabka i tak dalej. Studio się mieści na szóstym piętrze. Winda jeździ do piątego. Pomieszczenie, w którym jestem, nie ma żadnych okien. No, jak gdyby średnio to jest atrakcyjne. ma jest bardzo niskie itd. Tak 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 Udało mi się wygrać ten konkurs ofert w marcu. I 28 maja nastąpiło otwarcie. Studia podcastowego Rawicza, tak to szumnie nazywam, a impreza nosiła nazwę Little Grand Opening. I nawet odbyły się tutaj, gdzie siedzę, e, dwa koncerty z okazji otwarcia, i w ogóle było masę miłych, przyjemnych chwil. E, pamiątka z tego została też w postaci wywiadu, jaki przeprowadziła ze mną Prugar. Która na co dzień zasuwa dla TVN-u. Jest on gdzieś w sezonie zerowym do znalezienia. No i w międzyczasie powstało 100 odcinków. Blisko 100 odcinków. Wśród gości podcastu, których mogliście zobaczyć w sezonie zerowym i w sezonie pierwszym, ten sezon zerowy to, to był taki sezon pilotażowy, w którym założyłem że się, będę. Uczył wszystkiego, co, co mam ogarnąć i co mam umieć zrobić. No i zajęło mi to 59 odcinków. No a potem był jest jeszcze sezon pierwszy, który będzie liczył 41 odcinków, łącznie to 100 odcinków, o których wspomniałem przed chwilą. No i do tej pory wśród gości mogliście zobaczyć, tak lecąc po łebkach, ja sobie przygotowałem szybką, krótką listę która oczywiście nie wyczerpuje tematu, ale był Grabarz, była Daria Zawiałow. Bardzo jej dziękuję, bo udzielała pierwszego wywiadu po, no, po przerwie, przed płytą. Mogła pójść, nie wiem, do Radia Z, czy RMF. Przyszła do takiego niszowego hmm, podcastu, chciałem powiedzieć portalu, podcastu, bo się kiedyś ze mną na to umówiła. W lepszych czasach, że tak powiem, zasięgowych. I jest mi bardzo miło, że, że się zachowała tak, a nie inaczej. To, to bardzo wiele dla mnie znaczy. Był deserter, był bluszcz, był Waldek Kasta, Lordofon, Wojtek Mazoleski, był Arek Jakubik, a oto nagrywałem w fatalnych warunkach jeszcze. W, wybrałem się do Agory i dostaliśmy taką mm, salkę konferencyjną, całą ze szkła, więc wyobrażacie sobie, co się działo z dźwiękiem. Flebczek e, nagrywany na kanapie, i kamera została postawiona, no, tako, żeby stała. No i nagrała. Był Piotr Stelmach, Margaret i bardzo ważny dla mnie, chyba najważniejszy z do tej pory przeprowadzonych wywiadów, przy którym naprawdę się bardzo stresowałem. I to był taki wywiad, e, gdzie to ja pojechałem do gościa, pan Lech Janerka, czyli już teraz Lechu. Zaprosił mnie do swojego domu, co było dla mnie olbrzymim przeżyciem. Ale nie tylko muzycy byli i, i gościli u mnie, bo moją ambicją, moją intencją jest też zapraszanie takich gości do koła muzyki. W związku z tym był, znowu muszę spojrzeć, Tomek Listkiewicz, to jest sędzia piłkarski FIFA, który. Jest no, wielkim fanem muzyki, a mogliście go zobaczyć na przykład w finale Mistrzostw Świata w Katarze w 2022 roku i chwilę po tym finale był już u mnie w podcaście i szalenie się cieszę była Daria, nie Daria doktor Maria, tak mi się zlepiło doktor Maria Marysia Chełkowska-Zacharewicz to jest psycholożka muzyki rozmawialiśmy o depresji wśród muzyków, między innymi o depresji ten odcinek cieszył się bardzo sporą i cieszy się sporą popularnością znajdziecie go chyba w sezonie pierwszym nie pamiętam ale jak wyszukacie tytułu trzech na czterech muzyków, e, cierpi na problemy różnego rodzaju, już nie pamiętam, jaki jest ten tytuł sformułowany, to jest właśnie ten odcinek. E, kurczę, był Sławek Pietrzak, e, czyli SP Records, z bardzo, no chyba ciekawą rozmową. Był Jakuza, ale jako artysta plastyk. A nie jako były menadżer tego czy innego wielkiego rapera, czy szef takiej, a nie innej wielkiej wytwórni, wielkiego Jo, że się tak wyrażę. Zapraszałem Jacka, zapraszałem Rycha, no ale jakoś bez odzewu. Z Rychem kontakt jest fajny, z Jackiem zerowy. Z Jackiem zerowy, ale. Być może się to zmieni, nie wiem. Bardzo na to liczę. Bardzo to może przesadziłem, ale kurczę, fajnie byłoby wyprostować niektóre rzeczy, zwłaszcza takich, których ja nie rozumiem. No bo nie rozumiem. Zostawmy to na sekundkę, żeby nie było. Ten odcinek to nie hip-hopowa braga. To chyba też nie solo-akt, a może solo-akt. Ale jest tutaj też miejsce na to, żeby powiedzieć sobie szczerze o kilku innych rzeczach. O, na przykład zapomniałem, a przygotowałem takie coś, żeby zasygnalizować, że to jest naprawdę odcinek specjalny. Uwaga, tada, mam nadzieję, że to widać. Bardzo się starałem, nawet wyczyściłem. Chciałem, żeby to miejsce, studio podcastowe Rozmów Rawicza um, służyło e, nie tylko mnie. Um, jaki był na to pomysł? Pomysł był na to taki, że um, po wyjściu z odwyku e, i tam uregulowaniu, rozliczeniu się z poprzednim życiem, co wymagało między innymi sprzedaży mieszkania e, i spłaty długów, e, to co mi zostało, wszystko, to, co mi zostało, było to około 50 tysięcy, wsadziłem w remont i wyposażenie tego miejsca. Przy czym w wyposażeniu pomogliście mi Wy, słuchacze, a precyzyjniej mówiąc patronki i patroni Rozmów Rawicza, za co bardzo serdecznie dziękuję. Pojawił się Łukasz Jabłonowski, dzięki któremu Pojawiły się u mnie pierwsze mikrofony i rekorder, no i potem poszło dalej. Także Łukaszowi Jabłonowskiemu będę dziękował pewnie do końca życia, bo to dzięki niemu, no i dzięki karcie kredytowej, też bo kamera, bo dodatkowy komputer, bo coś tam komputer. Taki, taki polizingowy laptopik, no ale działa. Co prawda, mógłby działać szybciej, no ale. No dobra, zostawmy to. W każdym razie taki był na to pomysł, że mm, zaryzykuję e, to, co mi zostało, e, wkładam w miejsce, w którym będzie mógł powstawać podcast. Miejsce nie moje, no bo to ZGN-u. E, no ale remont, wyposażenie. Potem to wszystko, co widzicie, i to, jak się zmieniało przez te wszystkie odcinki. No, i miałem taki pomysł, że założę zbiórkę celową na Patrona. Wtedy to była nowość. Kiedy to się działo, ta zbiórka celowa charakteryzuje się tym, że przede wszystkim i twórca, czyli ja, i projekt, czyli rozmowy Rawicza musiały zostać musiały być zweryfikowane przez zespół patronite.pl i zbiórce tej towarzyszy przepiękne zjawisko że nikt nie pobiera żadnej prowizji od wpłat. Wpłaty mogą być jednorazowe i tak dalej. Ta zbiórka wciąż istnieje, natomiast no nie udało mi się jakoś rozchulać nie wiem, nie wiem, nie poszło mi, z różnych powodów, więc w zasadzie nie, nie odzyskałem tych pieniędzy. No ale tak jak i nie odzyskałem tych pieniędzy, tak ten mój pomysł na to, aby studio pracowało, jak gdyby studio sfinansowane miałoby być przez patronów i patronki, a takim do, taką dodatkową wartością miało być to, że to studio nie pracuje tylko dla rozmów Rawicza, ale też pracuje na przykład dla różnych organizacji pomocowych, dla y, uchodźców, dla domów, y, dla dzieci z domów dziecka i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Miałem taki pomysł, odzywałem się, szukałem takich kontaktów. Okazało się, że y, w zasadzie niewiele z tego wyszło, pojawiła się Sympatyczna dwójka młodych psychologów z Ukrainy, którzy byli w Polsce już od kilku lat i znali już tutaj dobrze realia, i pracowali w swoich zawodach w jakichś większych firmach i zaczęli nagrywać podcast jakby po swojemu dla swoich, o swoich problemach i o problemach tutaj uchodźców. Z punktu widzenia takiego psychologicznego, terapeutyczno-psychologicznego. No ale po nagraniu trzech chyba czy czterech odcinków gdzieś jakoś sprawa się rozmyła, straciłem z nimi kontakt i tyle. No więc to są te rzeczy, które się nie udały, ale chciałem o nich powiedzieć. Zbiórka na Patronite się rozchulała. Były już takie momenty, że pokrywała miesięczne koszty. To, to wsparcie miesięczne pokrywało takie twarde miesięczne koszty funkcjonowania studia, czyli czynsz, czyli opłaty za media, wywóz śmieci i tak bo to obowiązkowo takie umowy trzeba było tutaj podpisać. Prąd, internet. Wtedy to było jakieś 1700, teraz doszło do 2000. No ale w związku z tym, że tak jak podcast i to studio są moim projektem życia, naprawdę rozmowy Rowicza traktuję jako swój projekt życia i coś co mnie ratuje, tak nie zawsze moje zdrowie pozwala na to, abym mógł realizować to tak, jakbym chciał. Zaraz w miejscu, w którym siedzę, coś Wam pokażę. O, zobaczcie. Tak jak jesteśmy po. Czy ja jestem i podcast jest po blisko dwóch latach funkcjonowania, po blisko stu odcinkach, po dwóch sezonach, czyli tym zerowym, pilotażowym, i pierwszym, który zaraz się skończy, i zacznie się drugi, bo do niego już jest sporo odcinków. Tak, ja też jestem po dwóch epizodach depresyjnych. To jest taki spadek po uzależnieniu i po przerwaniu zażywania i spożywania tych rzeczy, od których byłem uzależniony. Jestem uzależniony, bo będę do końca życia. I no jestem też w terapii, oczywiście, zapobiegania, a w moim przypadku. Nie uzależniają też, ale nawrotą. A w trakcie tej terapii oczywiście okazało się, że mam depresję. Jestem na przykład po dwóch epizodach depresyjnych większych, mniejszych. Nie wiem, mam małe doświadczenie w tym temacie nie jest to nic fajnego ale w połączeniu z bardzo szybko zdiagnozowanym to po siedmiu latach codziennego palenia e, narkotyku zdiagnozowano u mnie głęboki zespół motywacyjny. To jest taka rzecz, która mi bardzo zagraża e, i to jest jeden z kierunków leczenia mojego i, i, i osłony przed nawrotem, czyli zapobiegania nawrotom e, i te epizody depresyjne się cholernie mocno odbijają w ogóle na mojej kondycji, na moim funkcjonowaniu, na. na no dzieje się tak, że nawet nie jestem w stanie robić rzeczy, o których marzę, a mógłbym je robić, a nie robię. I odbija się to. Te przestrzenie na czerwono, to jest wtedy, kiedy zaczynało się robić źle. I. Yy, ten wykres pokazuje, co się dzieje z podcastem, z zasięgiem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W świecie, jakim żyjemy, w tym cyfrowym, jest tak, że jak się próbuje coś podnieść, reanimować, to nie ma już tego efektu świeżości, więc jest coraz trudniej. No, ale robię to już drugi raz, czyli drugi raz podnoszę, czyli w sumie trzeci raz zaczynam no i się nie poddaję. I, I tutaj bardzo liczę na Waszą pomoc, bo mm, poza tym, że pojawiają się tutaj, yy, czyli w rozmowach Rawicza, yy, świetne nazwiska, to staram się też, bo że nie mają ci ludzie, ci artyści specjalnej przestrzeni żadna ZK, żaden RMF, żadne Antyradio, Rock Radio czy wielkie podcasty, nie wiem, Żurnalisty, czy Karola Paciorka, no niespecjalnie mają miejsce dla artystów mniejszych, mniejszego formatu, a bardzo ważnych, no to myślę, że na tym też polega Koncepcja tego podcastu, sposób w jaki spłacam dług, który zaciągam u, u słuchaczy, e, czyli w, jako ten podcast bardzo niezależny, bo nie zależy od nikogo poza wami. E, I podcast niszowy, bo nie jest was wielu, którzy wspieracie, ale wszystkim wspierającym i słuchaczom oczywiście. Jestem turbo wdzięczny, bo bez tego w ogóle nie byłoby nic. Eee, więc jako podcast niszowy pomyślałem, że e, ale z potencjałem, pomyślałem, że to jest takie miejsce, w którym e, które też muszę oddać tym mniejszym artystom, artystom i pokazywać ich, e, próbować, próbować im pomóc. W ten sposób, bo to są rzeczy bardzo wartościowe, to są rzeczy nie gorsze od tych topowych. Różnią się tylko tym, że tak jak ja, mają niskie zasięgi i niewielu słuchaczy, więc może razem sobie jakoś tak wsiądziemy na ten wózek i popchamy się, jeden drugiego pociągnie gdzieś dokądś. No więc wsparcie. Więc wsparcie, więc Patronite i, i nie tylko Patronite, ale to przede wszystkim, kiedy myślę i mówię o wsparciu, to jest grupa kilkudziesięciu osób, które przez te dwa lata stały mi się szalenie bliskie. Z wieloma z nich mam naprawdę. Nawet regularny kontakt, bo na przykład z Frodo widuje się a to w Jarocinie, a to, a to w Krakowie przy okazji różnych imprez muzycznych. To Frodo często do mnie się odzywa wtedy, kiedy widzi, że nie ma jakiegoś odcinka i łapie mnie za mordę i czy za ucho wyciąga na zasadzie stary. No i podpowiada, udziela rad, bo się na tym zna. I z tych rad korzystam. O rady się też pytam was, słuchaczy patronów, patronki, na, bo istnieje taka na Facebooku zamknięta grupa słuchaczy Rozmów Rawicza. Zamknięta, bo dostęp do niej mają tylko patroni. Nawet jak przestaną nimi być, to i tak tam nikogo nie odcinam i sobie są. I, i, I tam sobie rozmawiamy, tam się wymieniamy różnymi rzeczami. Zazwyczaj pytam się też o um, potrzeby jakiejś porady, e, czy szukam odpowiedzi na jakieś pytanie, e, bo chciałbym poznać, jak coś wygląda z perspektywy słuchacza. No i na tej zamkniętej grupie dla słuchaczy, to chyba największymi, najważniejszymi funkcjami jest to, że Poza tą taką bieżącą komunikacją, która jest raz mocniejsza, raz, raz słabsza, to wynika z mojej kondycji, to już wiecie. Jest też tak zwane, ja to nazywam wielkim rozdawnictwem fantów, znowu jest to rzecz, którą powinienem robić lepiej, ale to chyba jeszcze przede mną, ale robię, staram się. Wielkie rozdawnictwo fantów polega na tym, że proszę gości, którzy przychodzą do mnie, do podcastu, o przyniesienie płyt, a nawet książek, jeżeli jest okazja ku temu. E, I e, przyniesieniu w celu. No właśnie, e, e, takim abym mógł e, te płyty potem. E, Rozdać na, na tym y, naszym facebookowym forum, czyli zamkniętej grupie słuchaczy Rozmów Rawicza. I tam się takie rzeczy odbywają. I niedawno pojawiła się nowa rzecz, chyba y, wygląda na to, że zostanie. Jeszcze, jeszcze zobaczymy, jaką popularnością się, się będzie cieszyła. Ale y, y, to są rekrutacje. Rekrutacja y, polega na tym, że poszukuje osoby, która y, przy konkretnym odcinku pomoże mi, czyli poda gościowi wodę, z zakadru włączy światło, przestawi lampy jak trzeba, albo podniesie czy opuści kamerę i ją włączy. No i sobie będzie z nami, my posiedzi sobie z nami, napijemy się razem kawy i tak dalej i tak dalej z gościem. Ja to nazywam asystą, tak naprawdę jest to taka forma przemycenia jednego ze słuchaczy, jednego z jednej z patronek czy patronów na rozmowę, na nagranie odcinka, na, na nagranie rozmowy. No i właśnie wczoraj rozstrzygnąłem pierwszą taką rekrutację na spotkanie na nagranie z Miłoszem. I właśnie się chyba rozpoczyna druga rekrutacja na pomoc, taką udawaną, w, przy nagraniu z odcinkiem z Krzyśkiem Zaleskim. No, i tak pewnie od czasu do czasu, jak będzie jakiś taki popularniejszy artysta, to będziemy robili taką rekrutację. Chyba, że nie będziecie tym zainteresowani, no to, to nie. Poza tą tajną grupą dla słuchaczy rozmów Rawicza, w tej takiej mojej ofercie dla, dla patronów i w, takim prób, w takiej próbie wykonania głębokiego ukłonu i powiedzenia na głos dziękuję. Jest też tajna playlista dla słuchaczy, dla patronów. Dostają oni do niej dostęp w momencie, kiedy zostają patronem. To przychodzi mailem, link to jest na Spotifyu, ta playlista i być może jest jedną z największych playlist na polskim Spotifyu, bo niedługo przekroczy 5000 utworów. Ta lista powstaje od 4 lat, ta playlista. Z początku miała być moją prywatną, ale. Okoliczności się zmieniły, moje życie się zmieniło i uznałem, że się podzielę tym ze słuchaczami. Miała sobie ona pierwotnie lecieć w tle, nie przeszkadzać i, i, i być, yy, miała robić miło. Yy, a stała się takim dosyć dużym bonusem dla, dla słuchaczy, dla patronów, bo te 5000 utworów to jest, ja sobie to wynotowałem, uwaga, sprawdziłem, to jest 352 godziny i 4 minuty muzyki non-stop, czyli jak sobie puścicie bez losowania to i zapętlicie, to ten pierwszy utwór pojawi się z powrotem po 352 godzinach i 4 minutach. 352 godziny 4 minuty to jest, to są 2 tygodnie i 16 godzin i te 4, 4 minutki. 2 tygodnie 16 godzin słuchania muzyki non-stop, dzień i noc, bez powtórek. Jeżeli macie konto premium na Spotify, czy w jakiś tam sposób, to chyba konto premium to daje, że nie ma reklam. No to macie coś zupełnie innego niż wspomniana już dzisiaj ZK3RMF. Bez gadania, bez reklam, bez powtórek. Muzyka, którą, której szukam, za którą nurkuję gdzieś tam głęboko, którą staram się dobrać tak, by pasowała do, a to bardzo trudne, bo no bo profil tej playlisty jest bardzo szeroki no ale bez jakiegoś ekstremalnego metalu, czy hip-hopu, czy, czy disco polo czy, czy trudnego do słuchania jazzu, chociaż trochę jazz, jazziku tam jest, ale takiego wiecie easy listening o wiercenie, mam nadzieję, że nie słyszycie tego mm. Dwa tygodnie muzyki, non-stop. Eee, przy okazji yy, 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 takiej trochę innej selekcji dokonywałem yy, yy, i powstała playlista Taxi Driver. I historia jest dosyć prosta, yy, aby poradzić sobie w tych momentach, yy, w tym drugim momencie bardzo złym dla mnie, depresyjnym poradzić sobie finansowo, zacząłem jeździć na, na Uberze, na Bolcie. No i no oczywiście bardzo się bałem tego takiej aktywności, bo ona jest bardzo ryzykowna dla mnie. Bałem się kontaktu z pijanymi klientami, z agresywnymi klientami, i tak itd. Więc powstała więc moją taką naturalną odpowiedzią na to, było stworzenie playlisty specjalnie do, do samochodu. Czyli playlisty pod tytułem Taxi Driver. Jest ona dostępna, dostęp do nie mają patroni i nie tylko. I ona z początku miała za zadanie po pierwsze wypełnić tę pustkę w samochodzie, bo wszędzie tam gdzie jestem, a nie ma muzyki, to wieje mi jakąś śmiercią i trupem. Bo bez muzyki nie ma życia, więc chciałem mieć muzykę, no ale też dostosowaną do sytuacji, czyli muzykę łagodną, miękką, przyjemną i trochę inną niż taką, do której się przyzwyczailiście w taksówkach, w Uberach. Więc powstała lista Taxi Driver, i na niej jest i trochę klasyki. I trochę hip-hopu, i trochę przyjemnego jazzu, i trochę czegoś, co się nazywa fachowo muzak, czyli taka muzyka tła do windy, trochę coverów. No, generalnie kraina łagodności. No i ta playlista też już jest dosyć spora, i z tego, co pisaliście, nadaje się świetnie do pracy. Do paru innych jeszcze rzeczy dla dorosłych. I bardzo mnie to cieszy, że tak się dzieje. Poza tym są te fanty, o których to dla patronów o których e, mówiłem e, bywają, mogły być częściej, ale są e, teksty, felietony, albo dla wszystkich, albo tylko dla patronów. No i jest pirackie radiopiorum. Co to jest? Pirackie Radio Piorun? Pirackie Radio Piorun to są oldschoolowe audycje nagrywane przeze mnie tutaj. Audycje z muzyką, prezentuję tam muzykę. Audycje według pewnego oldschoolowego formatu. Audycje, które nie są nigdzie dostępne. Rozsyłam je do Aktywnych, aktualnych, że tak się wyrażę, patronek i patronów, mailowo na te adresy, których użyto przy rejestracji na Patronite. Wysyłam w mailu MP3 z audycją. Audycja piracka, bo, bo ona naprawdę jest piracka. Ale mm, mam dwa komunikaty. Bo dawno nie było nowego odcinka pirackiego Piorun, Ten, który się zaczął tworzyć. Ja się nie stworzył, bo byłem w tej czerwonej przestrzeni. No już tak się zapowiadał na trzy albo na 4 godziny, ten, 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 ta audycja. Robię krok do tyłu, zrobię tę audycję od nowa, ale, czyli radiopiorą zaraz wraca. Ale istotną jest też to, że przez jakiś czas byłem w kontakcie z instytucją bardzo poważną o nazwie ZAIX. No i z tej korespondencji wynikło parę ciekawych rzeczy, ale nie mogę o nich nic powiedzieć na razie. Mogę powiedzieć, że te słowa o MP Trójkach mogą stać się nieaktualne. Mogą. Zobaczymy, czy to się wszystko uda. To jest jeszcze kwestia jakichś technicznych tutaj historii, zdolności i możliwości moich. Ale bardzo na to liczę i myślę, że to będzie zupełnie nowy impuls dla pirackiego radia piorun. Przy okazji, kilku artystów nagrało mi e, e, wokale do dżingli i też będę się musiał nad tym pochylić. Radio Piorun, pirackie audycje Radia Piorun, fanty dla patronek i patronów, płyty książki, możliwość pojawienia się na nagraniu odcinka w charakterze asystenta. To są te rzeczy, felietony, to są te rzeczy, które mam dla patronów bardzo zachęcam do przejrzenia mojego profilu na patronach.pl/patronach.pl/kośnik e, Artur Rawicz. E, czasami tutaj pewnie go będę wam pokazywał obok mnie e, i przeczytania co, jak i dlaczego i skąd się e, w ogóle tam wziąłem. A gdzie jestem teraz i czemu? No to jest dobre pytanie. Spróbuję wam odpowiedzieć. E, Znacznie szybciej niż ta cała historia do tej pory biegnie. Po tych dwóch latach, blisko dwóch latach, bo na podsumowania i jakieś specjalne rzeczy przyjdzie już czas, może powiem o tym na samym końcu, czyli już za chwilę, po tych dwóch latach jestem w takim miejscu, że jest studio, które wygląda zupełnie inaczej niż jeszcze półtora roku temu, kiedy je otwierałem. Poprawdziłem wszystkie błędy metodą DIY albo po absolutnej taniości. No i pomieszczenie jest super wytłumione, super wyciszone. Pewnym testem jest wiertarka, która chyba ze dwa piętra niżej się odezwała. Zobaczymy, czy było ją słychać. Po tych dwóch latach jestem po dwóch, że tak powiem, różnej jakości epizodach depresyjnych, które mega mnie ścięły z nóg i powyrywały skrzydła. Próbowałem się ratować przez trzy miesiące jeżdżąc na Uberze, ale wtedy. O ile dawało się jeszcze zapłacić rachunki, na które mi brakowało, to nie pozostawało już ani czasu, ani siły na nagrywanie odcinków i na ich publikowanie. Stąd duży poślizg i duża przerwa, dlatego ta końcówka pierwszego sezonu to są odcinki zarejestrowane w maju, w czerwcu i już zaraz nadrobię te zaległości. Aby je nadrobić, wymyśliłem sobie nawet, że żeby się zmotywować, zrobię wideo Tour Jesień 2024, czyli taki pomysł na pierwszą chyba w polskim internecie pseudotrasę podcastową, ale i w tym przypadku musiałem zrobić update. I w tym przypadku też mnie za bardzo wychodzi czasami, bo, bo jest ciężko, bo ten zespół motywacyjny jest cholernym skurkiem i trudnym do pokonania. Tak jak depresja. Są bardzo podobne zresztą do siebie. Ale to, to jest coś, nad czym pracuję razem z terapeutką. Ten Uber to, to nie dla mnie, dlatego że. No, z różnych powodów, jak się domyślacie, ale najważniejszym jest to, że nie pozostawało mi w ogóle czasu i sił, bo te zmiany były po 12 godzin codziennie, na robienie podcastu. A bardzo go chcę robić. I od pewnego czasu wychodząc z tej drugiej, drugiego epizodu depresyjnego zredukowałem wszystkie swoje czynności, którymi się zajmuję. I jest to tylko i wyłącznie podcast, który jest bardzo deficytowy jak na razie dla mnie, bo w wyniku tych moich zaniedbań spowodowanych depresją. No, to wsparcie patronów spadło, odpłynęło e, parę osób. Rozumiem. E, bardzo dziękuję, że byliście. Może wrócicie, byłoby super. No, ale to też spowodowało, że e, ciągle się nie mieszczę w, w, w budżecie i, 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 i nie ma na utrzymanie studia. E, to są dwa koła. Wsparcie miesięczne. To jest poniżej 1400 zł w momencie, kiedy mówię te słowa. I po to mówię te słowa, aby ta sytuacja się trochę zmieniła. Dlatego Wam o tym wszystkim opowiadam, żebyście wiedzieli co i jak. Może ktoś z Was, któraś z Was, któryś z Was ma chęć i chciałby wesprzeć taki niezależny, niszowy projekt. Jak rozmowy Rawicza. Taką platformę dla artystów mniejszych i większych, ale mniejszych to chyba ważniejsze, bo ci więksi to mają gdzie bywać, to będzie mi cholernie miło. I, i, i zapraszam albo na Patronite, właśnie, albo, albo na sub.pl. To jest taki serwis Patronite'a, który jest podobny do bajkofi z tą różnicą, że na sub.pl nikt nie pobiera prowizji. Dlategoś tam przyniosłem. Bo jest to jeszcze, jeszcze no jest to uczciwsze wobec osób, które wspierają, więc jeśli ktoś, któraś z was, któryś z was decyduje się postawić mi na przykład kawę jednorazowo za jakiś fajny odcinek, to jego zdanie, fajny odcinek, to to, to co wpłaci, to wpłynie na konto Rozmuchrawicza w całości, bez odzierania tego jeszcze z jakiejś prowizji. To jest bardzo miłe. Ech. Więc podcast to jest ta jedna z rzeczy, a druga z rzeczy to pisanie. Zacząłem bardzo duży projekt, z którym trochę mam problem, a trochę nie, ale jest on równie ważny co podcast. I nie gwarantuję żadnego przychodu, ale daję nadzieję na e, jakiś przychód, nie będzie to fortuna, ale może uda się spłacić długi albo, albo chociaż w części te pieniądze, które włożyłem w wyposażenie tego lokalu uda się odzyskać, bo bardzo by mi się przydały na uregulowanie innych rzeczy jeszcze. No więc, jeśli macie ochotę, macie chęć, to bardzo, bardzo, bardzo serdecznie zapraszam i będę bardzo zobowiązany i będę miał dla Was radio piorun, będę miał dla Was fanty od czasu do czasu, będę od czasu do czasu miał dla Was możliwość um, uczestniczenia w nagraniach, a nawet warsztaty dziennikarskie, bo i taka opcja jest. Także bądźcie tu ze mną, bardzo, bardzo. proszę. Nawet jeśli nie chcecie zostać, nie macie możliwości bycia patronką, patronem, to polecajcie, lajkujcie, udostępniajcie. To cholernie mi też pomaga. No i jeszcze raz bardzo Ci dziękuję, Łukaszu. Mówię do Łukasza Jabłonowskiego: bardzo dziękuję Ci, Seba. Bardzo Ci dziękuję. Jestem Ci ogromnie dłużny, ogromnie wdzięczny. Wielkie ukłony dla Sfierna lisa i dla kolorofonii, dla Mateusza za oprawę graficzną. No i dla was za cierpliwość. Za chwilę kolejne odcinki, a potem drugi sezon Rozmów Rawicza. Jest już zarejestrowanych 15 odcinków. Będzie jeszcze raz, dwa... Tylko w grudniu jeszcze zarejestruję 4 odcinki albo 5, więc ten sezon będzie sobie hulał. No, to chyba tyle. Życzę Wam dużo słońca w, w tych tygodniach nadchodzących. Dużo słońca i, i dobra. Bądźcie dobrzy dla siebie, wszyscy nawzajem. I szanujcie się, i, i wspierajcie się. Gaszę tę lampkę, bo to koniec solo aktu. Quasi solo aktu. Pa.